Ekonomia w jednej lekcji. Dzień dobry. W związku z postanowieniem prezydenta z dnia wczorajszego, 8 sierpnia 2023 roku, o zarządzeniu wyborów do Sejmu i do Senatu i wyznaczenia dnia wyborów na niedzielę 15 października 2023 roku, zapraszam Państwa na film, kto wygra wybory 15 właśnie, października 2023 roku. Według teorii gier. Część trzecia wielokrotna gra Blotto. Przypominając tylko do jakich wniosków doszliśmy w wyniku obserwacji jednokrotnej gry Blotto, w której naprzeciw siebie stawały dwie armie. Nie wchodząc już w szczegóły, które mam nadzieję wystarczająco jasno zostały przedstawione w poprzednim filmie. Jeżeli nie, piszcie Państwo, jeżeli tak też piszcie, bardzo proszę pod filmem w komentarzach. Zatem poszczegóły odsyłam do mojego poprzedniego filmu z serii. Jak wygrać wybory według teorii gier? Gra Blot to polega na starciu dwóch armii o określonej liczbie żołnierzy, każda i na określonej liczbie frontów. I wygrywa ta armia, która rozlokuje większą liczbę żołnierzy na danym froncie. I jeżeli tych wygranych frontów dana armia ma więcej niż przeciwnik, to wygrywa. Proste zasady. Przykładowo, jeżeli mamy trzy fronty, dwie armie po dziesięciu żołnierzy. Rozlokowanych w ten sposób, że pierwsza armia na pierwszym froncie rozlokowuje pięciu wojskowych, a druga armia na pierwszym froncie trzech, no to wygrywa oczywiście pierwsza armia. Na tym froncie, na drugim froncie ta armia rozlokowuje czterech wojskowych, druga armia pięciu, to na tym froncie wygrywa druga. I na trzecim, ostatnim froncie pierwsza armia ulokowała jednego żołnierza, a druga armia Ulokowała dwóch żołnierzy, wygrywa na tym froncie, wygrywa na dwóch z trzech frontów. Druga armia i wygrywa grę, wygrywa wojnę. Pierwsza obserwacja, jaka wynika z gry lotto: można, a nawet trzeba czasem z czegoś zrezygnować, poświęcić coś, żeby wygrać. Bo proszę zauważyć, w przypadku na przykład trzech frontów, na strategię rozlokowania sił równomiernie, 33, 34, 33, trzeba odpowiedzieć strategią na przykład 50, 50, 0. Czyli trzeba z jednego frontu zrezygnować. Zatem z czegoś trzeba zrezygnować, coś poświęcić, żeby wygrać. W wyborach może to oznaczać, że musimy z czegoś zrezygnować. Nie wiem, z bastionu konkurencyjnej partii, skupić siły, to znaczy ludzi, pieniądze, argumentacje na mniejszej liczbie frontów niż przeciwnik. Po drugie, druga obserwacja, wynikająca z gry Blotto, można wygrać nawet dysponując mniejszą liczbą wojsk, sił niż przeciwnik, jeśli tylko mamy szczęście i ukrywając swoją strategię, przewidzimy strategię przeciwnika. I na przykład na wyżej wymienioną strategię 50-50, tutaj ją przepisałem. 50-50, odpowiemy strategią 51-0-2. Mamy 53 żołnierzy rozlokowanych w stosunku do 100 żołnierzy przeciwnika, a wygrywamy, Proszę zauważyć, tu jest 51 na dwóch z trzech frontów. Zatem używając mniejszej siły, pozostałych żołnierzy zatrzymaliśmy w koszarach, albo ich po prostu nie mamy, dysponujemy mniejszą siłą, a wygrywamy na dwóch z trzech frontów. Czyli nasza armia wygrywa, gdy odpowiednio strategicznie rozlokujemy nasze nawet mniejsze siły, żeby przeważały na jak największej liczbie frontów większej liczbie frontów niż przeciwnik. Może tak być w wyborach, że dysponując mniejszą siłą w sondażach, siłą pieniędzy, możliwości zaangażowania ludzi, słabszej, mniej doświadczonej organizacji, wygrywamy. Z obserwacji Blotto wynika, że mniejszą siłą można wygrać, tak jak tutaj w tej grze. Mając 53 żołnierzy w stosunku do 100 żołnierzy, wygrywamy na dwóch z trzech frontów. Po trzecie, trzecia obserwacja wynikająca z gry Blotto. Jeżeli mamy mniej sił, na przykład 100 żołnierzy, niż przeciwnik, który ma 150 żołnierzy, my 100, przeciwnik 150, i nie mamy możliwości wygrania na danej liczbie frontów, tak jak tutaj, 5 przeciwnik rozlokowuje swoje siły równomiernie, no my przy tej mniejszej liczbie sił nie mamy możliwości wygrania, wygrywamy na jednym froncie, czyli na dwóch przegrywamy. Czyli tu rezygnacja, poświęcenie nic nie daje, bo mamy po prostu za mało sił w stosunku do przeciwnika, aby z nim konkurować. Na tu przykładowo trzech frontach. Obserwacja gry Blotto wskazuje w takim przypadku inne rozwiązanie, bardzo ciekawe. Paradoksalnie trzeba wykreować większą liczbę frontów. Na przykład pięć frontów. I w sytuacji, kiedy przeciwnik rozlokowuje siły równomiernie, my skupimy wojska na trzech frontach. Z pięciu wygrywamy na trzech z pięciu frontów. To znaczy, gdy przeciwnik ma więcej sił, należy wykreować nowe fronty, aby móc wygrać. Bo wraz ze wzrostem liczby frontów, szanse wygranej armii, która ma większe siły, paradoksalnie maleją. A słabszej rosną. Czyli w wyborach należy stworzyć nową argumentację, nowe, dodatkowe, najlepiej zaskakujące dla konkurencji pola walk, aby wygrać. Tyle przypomnienia. Choć kreowanie nowych frontów trochę przypomina pierwszą lekcję, jak wygrać wybory według teorii gier, gdzie według iterowego dylematu więźnia należy stosować strategię wet za wet, to znaczy równomiernie reagować na zaczepki konkurencji, ale i nie, nie inicjować ich. Przynajmniej dopóty, dopóki przeciwnik może odpowiedzieć wetem za wet, czyli prawie do końca kampanii. Otóż wydaje się, że obie gry można interpretować tak, że należy grać w swoją grę, czyli wet zawet plus własne wykreowane fronty, argumenty rozwiązania problemów gospodarczych i społecznych. Przedstawić argumenty, z którymi konkurencyjna, zwłaszcza większa partia, silniejsza, nie będzie potrafiła się zmierzyć. Dobrze, dziś odniesiemy się jednak do. Podstawowej cechy gry Blotto to jest jej niestabilności. Bo jak pamiętamy, każda strategia może być pobita. Tę obserwację niestabilności gry potwierdza wielokrotna gra Blotto, gra blotto wielu graczy. Gdy na przykład mamy pięć frontów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy armie. Armia pierwsza, armia druga, armia trzecia, z których każda liczy po 20 żołnierzy i takie strategie. Pierwsza armia: 6, 5, 1, 5, 3, tak rozlokowani wojskowi na poszczególnych frontach, druga armia tak rozlokowała, trzecia armia w ten sposób rozlokowała swoich wojskowych. To widzimy, że w konfrontacji armii pierwszej z armią drugą na pierwszym froncie wygrywa armia pierwsza. Na drugim froncie wygrywa armia pierwsza, na trzecim froncie wygrywa armia druga. Na czwartym froncie wygrywa armia druga. Na piątym froncie wygrywa armia pierwsza. Czyli generalnie w konfrontacji armii pierwszej z drugą armia pierwsza wygrywa na trzech frontach. Na pozostałych dwóch wygrywa armia druga, zatem armia pierwsza jest lepsza, wygrała z armią drugą. No to przyjrzyjmy się konfrontacji armii drugiej z trzecią. Na pierwszym froncie wygrywa armia druga, na drugim froncie wygrywa armia trzecia, na trzecim froncie wygrywa armia druga, również na czwartym froncie wygrywa, ale na piątym wygrywa armia trzecia, co oznacza, że armia druga jest lepsza od armii trzeciej, bo wygrywa na raz, dwa, trzy. Na trzech frontach z pięciu, zatem armia druga jest lepsza od armii trzeciej. A skoro tak, skoro armia pierwsza jest lepsza od drugiej, a druga od trzeciej, to możemy się spodziewać, że armia w konfrontacji armii pierwszej z armią trzecią no, armia pierwsza będzie lepsza od armii trzeciej. To sprawdźmy. Na, tej, na tym froncie armia pierwsza wygrywa, na tym, froncie, na tym froncie drugim armia druga wygrywa, na trzecim froncie wygrywa armia, znaczy armia trzecia, na czwartym froncie wygrywa, wygrywa armia trzecia i na ostatnim wygrywa armia pierwsza. Zatem na trzech z pięciu frontów wygrywa armia, uwaga trzecia. Zatem nieprawdą jest, że armia pierwsza jest lepsza od armii trzeciej. To armia trzecia jest lepsza od armii pierwszej. Oczekujemy, że skoro armia trzecia przegrała z drugą, a druga przegrała z armią pierwszą, to na pewno trzecia również przegra z armią pierwszą, a jest odwrotnie. To armia trzecia wygrała z armią pierwszą. Ten paradoks zaobserwował już w XVIII wieku Jean, Antoine, Nicolas. Carita Marquis de Condorcet, francuski filozof, matematyk oraz ekonomista liberalny i polityk. Wykazał, że w przypadku, gdy mamy trzech wyborców, każdego o określonych spójnych preferencjach, całkowicie różnych od pozostałych dwóch wyborców, tu mamy tę sytuację. Wyborca pierwszy preferuje A nad B i B nad C. Wyborca drugi preferuje B nad C i C nad A. A wyborcy trzeciemu najbardziej odpowiada preferencja C. Preferuje ją nad A, a najmniej oczekiwana, najmniej ciekawa wydaje mu się preferencja B. Co z tego wynika? Gdy, jak zawsze w grze w lotto, tak i tu porównujemy parami. W konfrontacji A z B, A jest lepsze od B. Raz, B jest lepsze od A raz i a jest lepszy od b, zatem dwa razy a jest lepsze od b, bardziej preferowane. Zatem w konfrontacji a z b wygrywa a. W konfrontacji b z c b jest lepszy od c, b jest lepszy od c, c jest lepszy od b, czyli dwa razy b jest lepszy od c, zatem b wygrywa z c. A skoro a wygrywa wygrywa z b i b wygrywa z c to wydaje się logiczną konsekwencją jest, że C przegrywa z A, prawda? Skoro przegrało z B, które jest gorsze od A, no to zapewne też to C jest gorsze od A. No to sprawdźmy. W konfrontacji C z A u pierwszego wyborcy, A jest lepsze od C, ale proszę zauważyć, tutaj C jest lepsze od A. Tutaj C jest lepsze od A. Zatem nieprawda, nieprawdą jest, że C jest gorsza od A. C jest preferencją lepszą niż A. Zatem zwycięstwo jest przechodnie. Ale w pewnym sensie w cyklu, jak w grze kamień, papier, nożyce. Mimo że każdy z wyborców ma określony i spójny system preferencji, głosowanie nie daje trwałego rozwiązania. Zatem i w paradoksie Condorcet, i w, w grze Blotto, i w wielokrotnej grze Blotto wynik ma charakter cykliczny, tak jak w grze, właśnie papier, kamień, nożyce. Z obserwacji wielokrotnej gry Blotto wynika zatem nie tylko, że gra jest niestabilna, ale że zwycięstwo może być przechodnie. W cyklu gry Blotto wielu graczy nie mamy stałego zwycięzcy. Właściwie w ogóle nie ma pewnego jednego zwycięzcy. Jeżeli tutaj mamy armię pierwszą, tutaj armię drugą, tutaj armię trzecią, armia pierwsza jest lepsza od drugiej, druga jest lepsza od trzeciej, ale trzecia jest lepsza od pierwszej. Również tak jak w paradoksie Condorcet preferencja pierwsza, preferencja druga, preferencja trzecia, a jest preferencją nad, lepszą od B, B jest bardziej preferowane na, od C, ale C jest bardziej preferowane niż A. Co z tego wynika? Z tego mogłoby jednak wynikać, że nie warto grać i w pewnym sensie to prawda i w tym sensie wojenna gra to uważam, ma przesłanie antywojenne. Pokazuje bezsens wojny. Ale, ale w przypadku wyborów, kiedy liczy się zwycięstwo na określony moment w historii, w przypadku wyborów parlamentarnych w Polsce w 2023 roku, tym określonym momentem w historii jest moment zamknięcia lokali wyborczych 15 października 2023 roku, będzie zwycięzca na ten moment. Dlatego warto walczyć z wykorzystaniem obserwacji gry i uczestniczyć w wyborach, żeby dokonać wyboru na, okreś na określony moment w historii. Powiedzmy przykładowo, że tu jest ten określony moment w historii i armia trzecia, preferencja C, nożyce wygrywają. Czyli w danym momencie, w dniu 15 października, 2023 roku, na koniec dnia, na moment zamknięcia lokali wyborczych, jest zwycięzca. Zatem wynika z tego, że należy stosować się do wyżej wymienionych obserwacji Blotto, pułkownika Blotto, po drugie przewidywać strategię konkurentów i ukryć swoją, i po trzecie, o czym już mówiliśmy na poprzednim filmie mieć szczęście. Przycisk subskrypcji. Jeśli macie uwagi, komentarze, umieść je pod filmem. Jeśli film się nawet podoba, dajcie znać, polubcie. Dziękuję.